Słuchałam jak głupia paru gości. Słuchałam jak głupia paru gości. Co chcieli nauczyć nas wolności? Co chcieli nauczyć nas wolności? A kiedy ta wolność już nastała? A kiedy ta wolność już nastała? To więcej mi wzięła niż mi dała. To więcej mi wzięła niż mi dała. Drobin jest miejscem, w którym brakuje ośrodka kultury, brakuje działań zorganizowanych. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy małymi krokami za pomocą środków zdobywanych przez różne granty, projekty organizowali różnego rodzaju rzeczy. Od prowadzenia przedszkola po jakieś kluby młodzieżowe, po działania sportowe, filmowe, artystyczne dla swojego środowiska. Na pierwszy wyjazd wybraliśmy okolice Lublina i sam Lublin, gdzie zebraliśmy grupę osób aktywnych społecznie w naszej miejscowości. Byli to przedstawiciele organizacji społecznych, biznesu, samorządu, radni z naszego terenu, po to, by z taką grupą znaleźć takie rzeczy, które ewentualnie będziemy mogli przenieść na nasz grunt. Kolejny wyjazd był wyjazdem przeznaczonym dla seniorów, podczas którego seniorzy mieli okazję przede wszystkim być ze sobą, integrować się. Niektórzy to po prostu nie zdają sobie sprawy. Starsi ludzie jeszcze się podśmiewają z nas, że my się spotykamy. Co oni na młode lata się nie spotykali, a teraz się spotykają. No takie są. To uważają, że powinien się zamknąć w domu, siedzieć i czekać na śmierć. Po prostu. A ja myślę, że nie, że człowiek starszy powinien jak najbardziej z domu wychodzić i spotykać się z ludźmi i jak najwięcej z życia korzystać, wyjeżdżać sobie, bo po prostu to czuje się, że jest człowiek jeszcze komuś potrzebny i jest jeszcze młody. Thank you.
XIII wieku zamieszkiwane były przez takie ciekawe pogańskie plemiona, którzy nazywali się Prusowie. Prusowie to nie byli Słowianie, to nie byli Germanowie, to byli Wikingowie skandynawscy, którzy opanowali południowe pobrzeże Bałtyku. I tych plemion było kilkanaście. Cały czas do samej śmierci można się czegoś nauczyć i różne doświadczenia swoje przekazywać innym. Mi się bardzo podobały te zajęcia. Jeżeli by były jeszcze więcej byłoby tych zajęć, to bym na pewno przychodziła. Był taki, a przemalowałam na biało. No i tu taki zrobiłam dekupaż. Chodziłam też i na kijki. To też mnie bardzo ciekawiło, podobało się. Na gimnastykę też chodzę. Też mi się to podoba, trochę ruchu. Kości mnie tak może powiem, że nie bolą. Tak? Tak. No. To prawa lewa, zobacz. Prawa lewa. Ręce co? Chodzi na aerobik w granicach 30 osób. Kijki też naprawdę czasami jest tak, że kogoś tam gdzieś coś boli, ale jedna do drugiej zadzwoni, słuchaj, idziemy na kijki. No dobra, zostawiam wszystko, idziemy na kijki. No i jak gdzieś tam do kuzynki idę, to też kijki biorę. Bardzo dobrze, kochani, świeże powietrze. Podziwiamy łono natury w grudniu. Ja podejrzewam, że tu wszystkie te inicjatywy, które były zaplanowane w tym projekcie, to były inicjatywy naprawdę trafne. Bardzo byśmy chcieli, żeby to spotkanie przebiegało właśnie w taki bardziej interaktywny sposób. Znaczy, nie jesteśmy na wykładzie. Chcielibyśmy porozmawiać o pewnych koncepcjach. Dzisiaj te nowe możliwości technologiczne pozwalają nam na to, żebyśmy sami stali się tak zwanymi prosumentami, czyli producentami i konsumentami energii jednocześnie. Także energia wiatru. To jest energia, z której dzisiaj już też potrafimy czerpać i energię elektryczną, i cieplną także. No i ma to ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Ktoś tam się tym zajął. My jakbyśmy tu postawili, to nam postawili wiatrak, ale od nas nikt nie kupi. Bo kupił od czego? Od Kujczyka czy od innego? Od nas nikt nie kupi. Nasze marzenia oczywiście mogą iść w tym kierunku, żeby rozwijać odnawialną energię. Ale to są póki co to marzenia, ponieważ gro, my musimy stąpać jednak po ziemi twardo i gro energii my uzyskujemy w tej chwili z węgla i pojawiła się taka fantastyczna możliwość uzyskania energii z gazu łupkowego, którą niestety jak gdyby trochę marnujemy. My musimy oczywiście wspierać wszystko, ale też twardo stąpać po ziemi i wiedzieć, co jest dla nas w tej chwili opłacalne. Ile kopalni zamknęli, ile górników bezrobocia jest. Jest moja siostra na Śląsku. Tam teraz po śmietnikach tylko szukali, bo nie mają pracy. Jak dostali pieniądze, to je zamiast pracować przetracili. Samochody te pokupowali, które porozbijali za łączne, jak wziął 400 tysięcy, 502 samochody po 100 parę tysięcy rozbił, to co by stało? Są tutaj osoby, które by chciały wejść do Rady Gminy, do Rady Miasta, do Rady jakiejś miejscowości i jeszcze robić to jakby właśnie z takim pomysłem na rozwój zielony, jakby taki zrównoważono rozwojowy, który po prostu pozwala na jakby lepszy rozwój danej miejscowości, no to to jest bardzo ważne, bo nikt za nas zmiany nie zrobi. Ona się też sama nie zadzieje.
bo naprawdę człowiek tu mieszka w tym Drubinie, to tak nie ma takiego kontaktu z teatrem w Płocku, gdzieś z takim właśnie kinem dużym. No to jak coś takiego jest, no to fajnie sobie tak pójść i popatrzeć. To kiedy pójdzie się zło, to są rzeczy, które mnie interesują w człowieku, które tak naprawdę taka rola też daje mi możliwość rozwinięcia się. Na żywo widziała panią Kuleszę, na żywo widziałam ją i z filmu no, po prostu dużo wyniosłam z tego filmu. Ona właściwie moim zdaniem w ogóle tak żyła, jak paliła to paliła, jak piła to piła, jak tańczyła to tańczyła, jak była zła to była zła. Po prostu dlatego też gdzieś taka rozpacz też jest w niej. A Pawłowi bardzo zależało, zresztą jak to zobaczyłam, uważam, że słusznie, na tym, że ona się nie zatrzyma. Znaczy, że robię na parametr i po prostu wychodzę. Pod spodem miałam zbudowaną platformę, dwóch kaskaderów i materac. Dosyć nisko, to nie było, nie miałam daleko, także właściwie przechodząc musiałam szybko przejść i paść na kolana, żeby się schować, bo mogłam wystawać za to. Tak się śmiałam, że to nakręciliśmy dubla, to ja później łamałam im z okna. Po prostu to było pierwszy raz i może człowiek był taki mało zorientowany, o co pytać, a w tej chwili no, już na pewno następny raz byłoby to śmielej. A szkoda, że autografu nie wzięłam. Po prostu to mnie przyszło za późno do głowy. Jak przyszłam do domu i tak mówię, Boże kochany, no była taka pani aktorka i nie poprosiłam o autograf. Projekt, który napisaliśmy, został sfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nasz wniosek znalazł się bardzo wysoko na liście rankingowej, co tym bardziej nas cieszy i pokazuje, że tak mała organizacja z małego środowiska, raczkująca prawie, że może pozyskać naprawdę tak dużą kwotę i budzi zaufanie społeczne i daje możliwość realizacji fantastycznych rzeczy dla swojego środowiska. Wszystkich namawiam, jeśli chcą pozyskać jakiekolwiek pieniądze, żeby cokolwiek zrobić w swojej miejscowości, czy to na swoim osiedlu, czy w miejscowości większej, mniejszej, to powinni po prostu ludzie się zrzeszać. No w końcu 15 osób w każdej jednej miejscowości można znaleźć, którzy naprawdę chcą coś robić. Dziać się może, pieniądze można pozyskiwać. Jak się pozyska pieniądze, no to wtedy mamy czy wyjazdy, czy tak jak u nas w tej chwili jest aerobik, są kijki, są gry planszowe, które też u nas się przyjęły. Jesteśmy otwarci na wszystkich, na dzieci, na młodzież, na dorosłych, na 20, 30, 50-latków, no i 60+, i 80+. Czerwony koral i sznur noszę przy sobie wciąż tu. To talizman, co szczęście przyniósł nam. O ciebie kochany go mam. Co bardzo jest pozytywne dla naszego chóru Uśmiech Seniora jest to, że w tym projekcie znalazły się pieniążki na instruktora. Rominianka jestem, dana, dana, dana. Mogę śpiewać, tańczyć do białego rana. Rominianka jestem, z samego Drobina. Na żadnej planecie ciśnie. Drobinianka jestem, dana, dana, dana. Mogę śpiewać, tańczyć do białego rana. Dni Drobina, Mochowo, później tam Sierp. Dyplomy zobaczyć. To byś trzeba zobaczyć po tych dyplomach, gdzie i co, który rok. Niepieczonego ziemniaka w Koziewrodach.
Nie płaciliśmy ani za wyjazd na występ, czy na przegląd, nie płaciliśmy, ani instruktorowi ze swojej kieszeni nie płacimy, bo to już jest z projektu. Warszawianki sławne, ładne, ale zdrabne, drobiskie na odwrót, zdrabne, ale ładne. Mamy nowego prowadzącego w chórze. No, cieszymy się, że ten pan po prostu nas tak mobilizuje, dużo nam od siebie daje. Sami na pewno tak nie potrafimy, bo nikt z nas akurat z tej grupy nie jest takim chórzystą, żeby to poprowadził. Zadowoleni jesteśmy. Wyjeżdżamy po prostu na różne, wyjeżdżamy konkursy śpiewania, na biesiady, piosenki. Takim dużym wydarzeniem w projekcie, z którego jesteśmy szczególnie dumni, jest Kongres Organizacji Senioralnych, który odbył się w listopadzie. Jest to wydarzenie, myślę, że bardzo ważne dla całego naszego regionu. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc przed nami wielkie wyzwania, zmiany polityk społecznych, żeby zaspokoić potrzeby tej właśnie grupy. Jednak osoby 60+ mają dosyć dużo czasu, a jak pokazują badania, jedynie 2% wolnego czasu osób starszych jest poświęconych na aktywność społeczną, czyli bardzo niedużo. Musimy zadbać o aktywność społeczną osób starszych. Sami musimy być przede wszystkim ambasadorami swoich spraw i nasze sprawy i nasza optyka widzenia nie może być nieobecna w przestrzeni debaty publicznej. W 2060 będziemy trzecim najstarszym krajem Unii. Jednocześnie jesteśmy jednym z niewielu krajów, które nie mają wdrożonych polityk senioralnych. W dyskusjach publicznych i w dyskusjach prywatnych rozmawiamy na przykład o dyskryminacji ze względu na wyznanie czy na orientację seksualną. To jednak dyskryminacja ze względu na wiek jest najczęściej spotykaną formą dyskryminacji zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Jaką politykę społeczną prowadzić, jak postępować, jak żyć, żeby te dwa nurty pogodzić, żeby rozwiązywać problemy, żebyśmy mogli mówić, że tworzymy rzeczywiście jako społeczeństwo całość, że pojęcie społeczeństwa obywatelskiego ma swój oddźwięk również i tutaj. Możemy mieć wpływ na wiele rzeczy dotyczących tego, jak nasze gminy są urządzone. Sejm uchwalił ustawę, gdzie wpisał Rady Seniorów do polskiego prawa. Ale ja uważam, że Rady Seniorów mogą być nie tylko w gminie. Mogą być w powiecie, bo wtedy możemy uzyskać wpływ na to, na przykład nie ma poradni geriatrycznej. To gmina może doprowadzić do tego, bo jak państwo przestało odpowiadać, scedowało to w jakimś stopniu na władze samorządowe, to jak władza samorządowa nie zrobi, a to nie jest biznesem, czyli nie pojawi się samo znikąd, to wtedy my możemy wpłynąć na lokalne władze, żeby to, co jest największym brakiem, żeby to uzupełnić. Demokracja zresztą polega na tym, że nikt, znaczy, że pozycja wyczekującego spowoduje, że nikt się z nami nie będzie liczył, bo inni wejdą na to miejsce i będą załatwiać swoje sprawy, swoje interesy. Zabawa tych emerytów,
my młodsi od nich, nie mówię, że młodzi, ale młodsi, nie potrafimy się tak bawić jak oni. I właśnie byśmy chcieli się współpracować z tymi stowarzyszeniami, żeby to właśnie popatrzeć, pokazać nawet naszej społeczności, jak potrafią się renciści bawić. Żeby one też zobaczyły, a nie jak to jest na wsi, że tylko a siedzimy, bo my to już jesteśmy starzy czy coś. To o to chodzi, żeby to im pokazać też. Dlatego może współpracując z tamtym stowarzyszeniem, po prostu nasi się też zaangażują. No, chcieliby, właśnie są takie głosy, że na wycieczkę też by chciały tu od nas społeczność wyjeżdżać. Mówię, że kiedyś to zrobimy, na pewno. Realizacja projektu przebiega sprawnie, tak naprawdę dlatego, że współpracujemy są z nami obecni różni przedstawiciele różnych środowisk. Na pewno nie udałoby się go zrealizować w takim wymiarze, w jakim realizujemy, gdyby nie pomoc, współpraca różnych podmiotów tutaj na terenie gminy. Przede wszystkim samorządu, który wspiera bardzo naszą działalność. Możemy liczyć na udostępnianie sali, kiedy organizujemy pokaz filmowy czy spotkanie z pisarką, udostępnienie hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejnym jest szkoła, z którą również współpracujemy przy organizacji imprez kulturalnych. Działania w ramach projektu stworzyły, myślę, że bardzo dużo nowych więzi. Przede wszystkim taką wyczuwalną energię społeczną. Myślę, że takim pozytywnym akcentem jest zarażenie sąsiedzkich miejscowości pomysłem, by coś przenieść na grunt swoich miejscowości. Emerytura, najlepsza życia pora. Pośpiesz sobie dłużej, boś na to zasłużył i nikt ci nie będzie gderał. Przekonam dziś was, że to piękny czas, tak dożyć do 60. Bo życie ma smak, a potem, a jak, ma też erotyczne wątki. Emerytura, najlepsza życia pora. Pośpiesz sobie dłużej, boś na to zasłużył i nikt ci nie będzie gderał. Nie lękaj się już, wyrzuć siebie strach i wyzbądź się każdej męki. Bądź wolny już, niech martwi się ZUS, ty forsę dostajesz do ręki. Emerytura, najlepsza życia pora. Pośpiesz sobie dłużej, boś na to zasłużył i nikt ci nie będzie gderał. Emerytura, najlepsza życia pora. Pośpiesz sobie dłużej, boś na to zasłużył i nikt ci nie będzie gderał.